Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson. Jak widzicie, jestem właśnie w podróży moją super łódką, bo płynę do klona. Oczywiście musimy się do niego dostać i po prostu dzisiaj sprawdzić, jak mu się tam powodzi. Ale zanim tam w ogóle do niego dopłynę, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijmy na przykład 2500 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, w którym będziemy, prawda, robić różnego rodzaju rzeczy. Przede wszystkim na dzisiejszym odcinek jest plan taki, że chcę pójść zobaczyć, jak klonowi się powodzi, jak tam sobie, jak się rozwija i tak dalej, ponieważ w ostatnim, jak ostatnio tam u niego byliśmy, to widzieliśmy naprawdę mega duży rozwój, to, że naprawdę zbudował sobie tam mega dużo, że jest jakby, że potrafi tam żyć, potrafi żyć na tej wyspie i myślę, że fajnie by było, gdybyśmy po prostu pomogli mu to jakoś tam rozwinąć, tak żeby miał tam jakoś bardziej przytulnie i tak dalej, więc polecimy tam dzisiaj mu zobaczyć, jak mu się powodzi. I mam taki jeden plan jeszcze dotyczący jego opuszczenia tej wyspy, jako że trochę mi jest źle z tym, że go przetrzymuję na tej wyspie, że mu nie pozwala mi nigdzie wyjść, to może pozwolę mu ten jedyny raz po prostu opuścić tą wyspę na chwilę, na jakieś 5-10 minut i po prostu oprowadzę go tutaj po terenie, po okolicy, żeby po prostu widział, co tutaj jest, żeby wiedział, co tutaj jest dookoła, żeby wiedział, gdzie mieszka w ogóle, nie? No bo on tak naprawdę był w tej kopule przez długi czas ostatnio, więc no musimy tam do niego polecieć i po prostu z nim pogadać i tak dalej, więc od razu lecę do niego. Możecie napisać komentarz oczywiście też, ponieważ to jest taki przywilej, który ma oczywiście widz. Pod ostatnim odcinkiem, nie wiem ile było łapek, ponieważ nagrywam go od razu jeden po drugim, ale przed ostatnim odcinkiem rozwaliliście totalnie kosmos, więc możecie rozwalić go ponownie i znowu napisać dużo komentarzy i tak dalej. Dobra, dopływamy, o kurcze, wieżę ma. Dobra, tak coś czułem właśnie, że już jesteśmy blisko. Dobra, płyniemy tam, tutaj płynie, normalnie sobie dopłyniemy. Ej, on tam już jest, on coś, dobra, halo klon, halo. Halo, słyszysz mnie? O nie, chyba mnie nie słyszał, czekajcie, zaparkuję i polecę tam do niego. Dobra, zaparkowane mam, lecimy do klona. Dobra, teraz już nas chyba usłyszy, dobra, czekajcie, o, tu wyschodzimy. O, halo klon, halo, halo klon. Siemano klon, jak się... Ej, jak się czujesz? No lepiej, co? No widać po tobie nawet, nie masz czerwonych plam. Nie masz czerwonych plam, masz tylko czerwone oczy jeszcze. Ale ogólnie już jest coraz lepiej, powiem ci, jest coraz lepiej, dobra. Dobra. Jak tu ci idzie? O kurczę, krowy rozmnażasz. Ja sobie krowki już, no. Co ty gadasz, dobra. Ej, widzę, no, że wieżę wybudowałeś. Mega dobra wieża, naprawdę. Fajna jest, ładne, no. Podobać, no, ładna, ładna, czekaj, idę na górę, zobaczyć, co tutaj masz. Tu, no kurczę, powiem ci, nie ma to tamto, no widok jest zacny, co? Kurczę, jakie no, masz tu plany jeszcze? Dużo wody, nie? No dużo wody, no bo to wyspa w końcu. Nie, to niespodzianka będzie. Niespodzianka, dobra, to nie będę pytał, ale czekaj, a na dole coś się zmieniło? A możesz zobaczyć. A, czyli coś się zmieniło? Czekaj. O kurczę, dywan sobie postawiłeś. A dywanik, no nieźle się tu urządzasz, no ładnie, ładnie. Kopałeś coś w kopalni, kurczę, i rozwijasz się dalej, żebyś tu się nie przekopał tam gdzieś dalej, nie? Coś kopałem, patrz. Co? Ja. Dobra, nieważne. Ty, czekaj, musimy za jedną rzecz sprawdzić. Chodź na dół. Tam jest ten znikający blok drewniany. Ja muszę zobaczyć, czy on dalej znika. Ja wezmę drewno od razu. Weź drewno od razu, no. Najlepiej jak tak zrobisz. Dobra, uwaga, schodzę na dół. Troszkę długo się tu schodzi tą twoją drabiną, nie będę ukrywał. Powinieneś sobie zrobić jakiś taki spad. No, dobra. Nie ma. No chodź, zobaczysz. Nie ma, na pewno nie ma. No wiedziałem, że nie ma. No jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ten blok stąd znika? Co tu jest za tym takiego? Jest obsydian tylko. Właśnie patrzy. Obsydian, dobra. Może tu ktoś mieszka? O, lawa tu jest. Dobra, może teraz, może ta lawa to paliła, dobra. O. Może teraz... Tak, zamuruję. O, i tu jeszcze, no. Dobra, no myślę, że teraz to już nie ma szans. Czekaj, tu zamuruję. O, odejdźmy. Myślę, że to tak nie zadziała, że jak odejdziemy, to zniknie. Gdzie ty odeszłeś? Gdzie ty jesteś? Ała! Dobra, sam mną byłeś. Masz, nie widziałem. Co? No, tak zrobiłem. Aha! O kurcze, jaki cwaniak! Jakżeś to wykminił, dobra. Chodź, idziemy na górę w takim razie, skoro tutaj w kopalni się nic nie zmieniło. Tam dywanik sobie ładny. Co creeper? To fajnie, pomaga w wykopaliskach. Gdzie? Tam, pójdź go zdetonuj. Gdzie jest creeper? Tam? A tam, patrzysz się w tą stronę, czekaj, bo ty masz twarz z każdej strony głowy i nie wiedziałem, w którą stronę się patrzysz. Dobra. Dobra, patrz. O kurczę, patrz, jaki zombiaczek jeszcze. O kurde, ten mnie zaatakował pierwszy. I co? No?
Taki jesteś? Nie, nie, nie. Więcej, więcej, chodź, chodź. Wow. Super jest detonacja tych, mobów. Dobra, czekaj. Jeszcze jeden, chodź, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Serio? Ta. Paurek. Nie! Kurczę, ale ty jesteś samobójca, jeszcze ci uderzyłem z miecza. Dobra, tu nic nie ma, dobra, poczekaj, zamuruję tam, bo tu po co murować dziury, tu zamuruję, o. Co tam nietoperza bijesz? Panam się. Co tam nietoperza bijesz? Może on jest z Wuhan. Dobra, chodź, chodź, wracamy z powrotem do twojej, bazy. Nie ma co tutaj teraz w kopalni siedzieć, już ostatnio siedzieliśmy, nie, nie. Ja się paliły, mowy. Ja nie, nie słyszałem nic, nie widziałem, nie słyszałem. Ała, no zaraz zginę! Miałem 13 level! Dobra, już jestem na wyspie, kurczę, ja je płynąłem dniem i nocą, płynąłem. To jest dramat jakiś, czekaj, a mogę tu przejść zejść tą wieżę, dlaczego idę od tamtej strony. Dobra, schodzę na dół. Halo klon, słyszysz mnie? Słyszę. Dobra, czekaj, już tam schodzę na dół po te moje itemy. No nie, no ja tak długo zbierałem ten level, żeby... Sorry, ja nie będzie... Czekaj, pod kolegę jeszcze się... Ja nie wiedziałem, że ty taki słaby jesteś. Nie jestem słaby, tylko nie byłem najedzony. A miałem życie, spadło mi po bitwie z tymi mobami, z którymi kazałeś mi się bić. Dobra. O, patrz, ile tu mam. Dobra. Czekaj, ale wszystko mi oddałeś, co mi się należało? A, uważaj, bo kolega już idzie do ciebie. No, widzę go. Dobra. Dobra, pokonany, chodź, idziemy na górę, nie ma co tutaj siedzieć już, bo tutaj jest niebezpiecznie, w szczególności z tobą. Mam dla ciebie prezent, mimo tego, co żeś zrobił, mam dla ciebie prezent. Ale wiesz, że to było niechcące. No, ta, niechcący machnąłeś mieczem. Chodź, No dobra. Mimo tego, co zrobiłeś, mam dla ciebie prezent. Postanowiłem, że nie ma co cię tu dłużej trzymać na tej wyspie. Idziemy pozwiedzać. Jako widzę, że się lepiej czujesz, to można to zrobić w sumie. Żartujesz? No, pójdziemy sobie pozwiedzać coś, jako że mamy tutaj takie możliwości. No chodź, chodź, żartujesz? Tak. No nie, nie żartuję, chodź, chodź, płyniemy. Dobra. Ja, jak widzisz, już przyszedłem tutaj też bez mojego kombinezonu. Jestem normalnie ubrany, więc... Faktycznie. Wierzę w to, że będzie dobrze, ale... No w sumie nie, chodź swoją, weź sobie swoją, bo już nie wiem, czy ja będę z tobą tu wracał, sam sobie wrócisz pewnie. Dobra, chodź, czekaj, ja sobie wezmę pochodnie w ręce, żeby tu mi tak oświetlało teren. Płyniesz za mną? Pójdź za mną, ponieważ musimy płynąć w stronę Palionowa, ale nie do końca. Nie możesz się tam pojawić, bo jak cię tam zobaczą, to jest problem spory. Więc... Ej, rozczypał. Czemu? Endermany mogą się respić na wodzie? No, ale nie, one będą wracać. Spokojnie. Bo się patrzyłem na niego przypadkiem. No to widzisz, kurczę, ja na twoje spojrzenie też bym tak zareagował, jak on. Jeszcze masz czerwone oczy. Dobra, płyniemy przed siebie płyń po prostu. Dobra, ja patrzę, jak se płyniesz. Musimy dopłynąć do brzegu, bo chcę ci pokazać... Piłeś ten rum dzisiaj? Co? Piłeś ten rum dzisiaj? Nie. Co znalazłeś na live'ie? Nie, nie piłem. A co? Bo jakoś strasznie slana wypływasz. No, bo na ciebie chciałem patrzeć też, a nie da się tak. Dobra, czekaj, tu na prawo skręć. Na prawo, tutaj do tego, do brzegu dobijaj. Cumuj do brzegu. Cumuję. Masz flaka? Nie mam. Wiedźma, no, nie. Co? Lewa burta, wiedźma. Dobra, nie interesuje mnie ta wiedźma. Idziemy na piechotę w takim razie. Muszę ci pokazać takie jedno miejsce, chodź. Bo znalazłem je wczoraj na odcinku. Więc musisz po prostu ze mną teraz pójść. Ten mały karakan biegnie. No to już się go pozbywamy. Ała! Tak szybko biegają. Dobra. Pokonany, chodź tu. Muszę cię poprowadzić tędy, chodź tu na górę wyjść, no, wyjść na górę. Masz jedzenie jakieś, żeby po prostu nie zginąć? Mam. To najważniejsze, dobra, chodź. Gdzie ty mnie bierzesz? Chodź, no pokaż, znaczy nie, no, biorę cię do zobaczysz, do takiej krainy fajnej. No, między innymi do kwiatków, chodź. Chodź, to jest, może zgadywać, co to jest. Dobra, nieważne, mogę je zbierać? No, weź sobie, no, zabierz sobie do siebie na wyspę. No właśnie, chciałem na wyspę sobie wziąć. Ładny. Dobra, chodź, bo tu mnie już gonią te moby. Widzę. No ciebie te... O kurcze! Problem mamy. Mam za tobą? Nie! Nie, jak nie masz flaków. Ała! Dobra, ja już wychodzę. Dobra, udało mi się wyjść. Gdzie jesteś? Chodź tutaj, tu. Ała! Strzelił we mnie szkielet. Boże, jaki niebezpieczna podróż. Chodź tu. Chodź tu, co ty robisz? Gdzie ty biegniesz? Biegam do... No ale do mnie biegnij!
Gdzie ty jesteś? No tu! O, jeszcze mnie gonią te slajmy. Szybko, szybko, gdzie? No tu, tu, tu. No nie, akurat biegliśmy w dzień, gdyby nie to, że mnie zabiłeś i tyle czasu straciliśmy. Dobra, no. Tu, tu dawaj, za tym. Tu, pokażę ci tą krainę i uciekamy od razu. A przecież tam będziemy bezpieczni, jak tam dojdziemy, bo tam jest fajnie. Okay. Pod warunkiem, że nie masz uczulenia na... A jaki on... Ała, ała. Ojej, liczy... Ała! Kurczę, dobra, szybko, nawet nie chcę mi się bić z nimi. Czekaj. Dobrze biegnę? Czekaj, ja już nie wiem, się sam zgubiłem. Ała, ała. Tu, tu chodź za mną, o, dobrze. O, tak, jesteśmy już. To jest tutaj. Gdzie? Kurczę! Tutaj obok, tu... Kurczę, szybko! Tu i tu na dół zejdź. A, tu. Do wody zeskocz. Dobra, czekam tu na ciebie. Dobra, klon, jest dzień, tak jak chciałeś, bo musieliśmy teraz czekać na ciebie, aż tu dojdziesz. Kilof jeszcze. Nie mam kilofa, to gdzieś tu musi leżeć. Albo znikł, albo pszczoły może zabrały. Tu jest w wodzie. Tam skocz. O, no widzisz, masz kilof, dobra. Widzisz tą krainę? Ile pszczół? Pięknie? Widzę, super. Super. Ale mega. Ale mega, super. No chciałem ci to pokazać, teraz aktualnie pszczoły dopiero... Będą wychodzić z uli, bo się dzień zaczął, ale chodź tu zobacz jeszcze na dół. Chociaż... No widzę, tutaj tu zejście, mogę tam zeskoczyć? No właśnie, nie za bardzo, skoro nie masz flaków. Będziesz musiał tutaj sobie przyjść kiedy indziej, bo bez flaka... Tam jest jeszcze więcej pszczół, no tam jest są ule i tak dalej. To jest taka kraina pszczół. To ci chciałem pokazać. W każdym razie teraz, słuchaj, teraz masz czas na to, żeby po prostu wrócić do tej wioski i delektować się tym, co jeszcze pozwiedzasz, ale musisz koniecznie wrócić od razu bezpośrednio do swojego miejsca, tam gdzie masz być, bo ja już z tobą tam nie wracam teraz, bo ja mam inne roboty na głowie. Mogę tu przychodzić? Nie. Teraz napatrzyć się tu musisz, teraz możesz się napatrzeć, nie? I zaraz musisz tam wrócić i już nie, póki ci nie pozwolę, musisz wyzdrowieć całkowicie, więc jeszcze nie. Więc jak się napatrzysz, to wracaj. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie będziemy dalej zwiedzać i robić różne rzeczy. O, tu masz w ogóle, jak masz kości, to sobie psa możesz oswoić. Może akurat będzie chciał. Masz kości? Masz kości? No to dawaj, no to trudno, ryzyk fizyk, spróbuj. Albo przejdzie, albo nie. No zobaczymy, czy cię kocha. No jednak nie, to kiedy indziej. Dobra, tyle by było w tym odcinku. Widzimy się na następnym odcinku już jutro. Trzymajcie się, na razie, pa pa.